Proszę Państwa, ja dalej w związku z tymi ostatnimi wydarzeniami w świecie z początku naszego roku 2020. No fatalnie się on zaczyna, prawda? Może jeszcze Sylwester i Nowy Rok jakoś jeszcze upłynął, choć już było bardzo źle, zwłaszcza w Australii. No ale teraz się sytuacja jeszcze bardziej zaostrzyła, skomplikowała. I rzeczywiście, no, wiele wskazuje, że niestety możemy nie uniknąć wojny, przynajmniej regionalnej, jeżeli nie globalnej, w tym roku. A ja zanim rozwinę temat, to proszę jak zwykle o suby, łapki, wsparcie, darowizny, no i życzliwe komentarze, etc. Proszę Państwa, jak mówię, fatalny się zaczął rok, bo na przykład pożary w Australii objęły już nawet nieco większy obszar niż cała obecna Polska. A przecież do tego dochodziły jeszcze, może nie do końca wygasły, pożary w Amazonii, na Syberii, etc. I dają one dużo więcej CO2 niż te drakońskie ograniczenia Unii Europejskiej przeciwko nam i węglowi. Więc to, proszę Państwa, no, wskazuje na to, że ta cała polityka klimatyczna i w ogóle wiele spraw może wziąć w łeb. No, a proszę Pana, proszę Państwa, co dalej? Natomiast na Bliski Wschód też płonie, zwłaszcza po tym ataku na tego irańskiego generała i przywódcę bojówek irackich w Iraku, chyba szyickich głównie. Zamach przeprowadzono na lotnisku w Bagdadzie dzięki, prawda, amerykańskim śmigłowcom, samolotom i dronom na terytorium po prostu niepodległego kraju. No, co jest dość dziwne, ten Irak to ma od dawna dosyć dużego pecha. No, a to może spowodować, że Bliski Wschód może zapłonąć jeszcze znacznie bardziej niż Australia. I to zarówno w sensie ogólnie wojennym, jak i nawet pożarów, zwłaszcza gdyby zapalono szyby naftowe. Już broń Boże, nie mówmy o skażeniu nuklearnym, czego też całkowicie wykluczyć się nie da. No a przecież Iran to jest bardzo dumne, starożytne państwo, dawna Persja, prawda? Wielkie, starożytne mocarstwo. To nie pozwoli się tak bezboleśnie tępić przez dłuższy czas. A niektórzy podejrzewają nawet, że w tej awanturze ostatniej chodzi głównie o spowodowanie podwyżki cen, a nawet i kryzysu ekonomicznego. No różne są podejrzenia, różne są teorie, różnie ludzie kombinują i wielu jest właśnie, jak mówię, podejrzliwych i różnie to widzą. Pożyjemy, zobaczymy. Ale jak wskutek awantury czy wojny właśnie zapłoną setki tysiące szybów, to dopiero będzie wręcz samoistne ochłodzenie. Może być, zresztą w apokalipsie jest i w różnych tych biblijnych przepowiedniach, że księżyc będzie jakby czerwone, słońce nie da światła, więc może to być właśnie od płonących szybów na przykład. No, więc gdyby do tego doszło, no to gdyby zapłynęły setki czy tysiące szybów naftowych, to dopiero będzie samoistne ochłodzenie, zmiana pogody, blokada lotnictwa, zatrucie środowiska czy wielki wzrost cen ropy naftowej. No i straszliwe ilości CO2 i skażeń wydostałyby się do atmosfery. A jeszcze zapomniałem powiedzieć, że w przypadku tej Australii, a poniekąd również i Amazonii czy Syberii, ale zwłaszcza Australii, podobno zginęły już wręcz miliony tamtejszych zwierząt, a może być jeszcze gorzej, że raczej takich dość rzadkich, bo Australia ma swoistą, nietypową florę i faunę. No i wtedy wydobędą się olbrzymie ilości CO2 i cała ta polityka klimatyczna, po prostu, którą nam tutaj forsują tak usilnie i moim zdaniem niezbyt poważnie, weźmie wtedy w łeb. Ale módlmy się, by nie było jeszcze gorzej. Więc
konieczne są wielkie modły, poświęcenie, ewentualnie pokuty, posty, różańce, ale przede wszystkim mądra polityka, niezależna polityka, perspektywiczna polityka, a zwłaszcza intronizacja Chrystusa Króla, tak w Polsce, jak i w jak największej ilości krajów, co daj Boże, amen, amen, amen.